Nazywam się Bernadeta Podraska. Państwa, można zjeść ciastko, mieć to ciastko. I to jest pokazane tutaj w tej mediacji. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na mojej prezentacji w ramach Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Prawnej w Bydgoszczy. Będę miał przyjemność, nazywam się Maciej Podraska. Jestem mediatorem tego ośrodka. Również trenerem wewnętrznym, czyli osobą, która szkoli nowych kandydatów na mediatorów. I dzisiaj będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić prelekcję dla Państwa w temacie od konfliktu do porozumienia. Czyli chciałbym zaprosić Państwa do podróży. Co składa się na program? Jak sobie radzić z konfliktem? Konflikt dla tych zwaśnionych stron jest tak trudny do okiełznania, można było powiedzieć. Co można zyskać w mediacji? Jak świat światem? Analiza transakcyjna Erika Berne świetnie też to określa, że każdy ma inny system wartości. Natomiast właśnie całą sztuką jest w komunikowaniu się, czyli w codziennym życiu nie sposób się nie komunikować. Prezentuje trochę inny system. Ta druga strona, ta druga osoba staje nam na drodze w celu zaspokojenia tych potrzeb. Różnice interesów. Dopóki ten konflikt nie będzie na tyle możliwy, mając przygotowanie odpowiednie, stara się, co będzie dalej, to się okaże. A propos konfliktu, że powstaje bardzo często, które wymagają, druga strona słucha, mówi, no okej, natomiast rozchodzą się te strony. Zresztą często w mediacjach gospodarczych, bo to jest mój jak gdyby tutaj konik, tym się zajmuję, te strony się rozchodzą. Nie dając sobie czasu albo chwili refleksji, no to wtedy mediator próbuje od nowa stworzyć tą płaszczyznę do porozumienia. Nic o nas bez nas. Skoro mamy flip chart, to można rozróżnić konflikty wartości, bardzo ważne, czyli przekonania, religia, konflikt danych, czyli różna interpretacja albo różne pojmowanie pewnych dostępnych danych i ktoś mówi, odmrożę sobie uszy, na złość mamy. Nie zgadzam się na to. I w końcu to na podstawie modelu Killmana na krótką metę wypracowania, rozwiązania jest w końcu kompromis. I w końcu dochodzimy do tej, gdybym powiedział, że gwarantuję, powiedziałbym trochę na wyrost. Mediatora, to co on ma robić, to jest właśnie, jest to dobrowolne, tak? Bardzo ważne jest, że czy ta osoba dla mnie, tak, więc to są zasady mediacji, które obowiązują. Sprawnie postarać się, to są tak zwane filtrowanie, domyślanie się. Warto powiedzieć, że czyli wtedy ta lewa półkula, która odpowiada za racjonalność, zdrowe myślenie, przestaje działać, a prawa, której domeną jest też, prawa, której domeną jest właśnie między innymi wyobraźnia, kreatywność i emocje, zaczyna buzować. W skrajnym przypadku może to prowadzić do tak zwanego efektu gadziego mózgu. Skąd ta nazwa? Gad w przypadku zagrożenia życia właściwie zachowuje się w dwojaki sposób. Albo atakuje, nie patrząc na konsekwencje, albo wycofuje się. Mówi się, że jest trzeci sposób, zastyga, ale nie podejmuje żadnych ruchów. W związku z czym serdecznie, przechodząc do ostatniego, można powiedzieć tutaj ostatniej części, serdecznie zapraszam Państwa. Jeżeli się z jakichś powodów nie uda zawrzeć ugodę, to oczywiście trudno, bo jeżeli zechcą tego strony i się na to zgodzą, głęboko wierzę w to, że uda się dzięki temu z zasobów ośrodka i z wiedzy i predyspozycji nas wszystkich mediatorów, którzy w tym ośrodku pracują. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia. Państwa, można zjeść ciastko, mieć to ciastko. I to jest pokazane tutaj w tej mediacji.